Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie Galaxy Watch 6 Classic, czyli obecnie najmocniejszy smartwatch od Samsunga. Zaczynamy! Na wstępie powiem, że w większości recenzji dowiecie się, że jest to następca Galaxy Watch 4 Classic. I to prawda, natomiast ja będę go głównie porównywać do Galaxy Watch 5 Pro. Dlaczego? Ponieważ jest to wciąż szeroko dostępny zegarek na rynku i może zamiast klasika bardziej opłaci się Wam wybrać wersję Pro. Recenzowany model jest w wersji 47 mm i jest też dostępna wersja 43 mm i oprócz oczywiście wielkością, to różnią się pojemnością baterii, czyli 425 mAh versus 300 mAh. Aha, i obie wersje występują w kolorach czarnym i srebrnym. Mi akurat trafiła się wersja srebrna, która najbardziej mi odpowiada. Jak pewnie sami widzicie, Samsung wrócił do obrotowego bezela, czym przywrócił ponadczasowy, klasyczny wygląd naszego bohatera. Wirtualny bezel z wersji 5 miał jedną wadę, a więc gdy zegarek był mokry, to ciężko się swajpowało na ekranie, a fizyczny bezel rozwiązuje ten problem i ułatwia obsługę, gdy jesteśmy na przykład na basenie. Tym razem nie mamy już tytanowej koperty, Samsung wrócił do stali nierdzewnej. Zegarek waży teraz 59 gram, a w mniejszej wersji 52, więc nieznacznie przytył w stosunku do poprzednika. Paski są wymienne 20 mm, więc spokojnie można je wymieniać. Nie wiem tylko czemu, ale tutaj kusiłaby mnie wymiana na stalową bransoletę. Potem już tylko wąsy. I brakowałoby jeszcze takiej koszula z jakiegoś najgorszego materiału. Skórzana kamizelka. I już mógłbym handlować na bazarku. Dobrą nowiną jest zmiana mechanizmu zdejmowania paska. Tym razem po prostu go wypinamy przyciskiem i jest to dużo łatwiejsze niż w konkurencyjnych konstrukcjach, no i u poprzednika. Szkło jest szafirowe, które jest bardzo wytrzymałe na zarysowania, a dodatkową ochroną jest wysoki kołnierz bezela. Nie zmienia to faktu, że dokupienie folii ochronnej to bardzo dobry pomysł, bo z doświadczenia wiem, że rysy i tak się kiedyś pojawią. Watch 6 Classic jest oczywiście wodoodporny do 5 atmosfer, plus posiada certyfikaty IP68 oraz militarny standard MIL-STD810H. W kwestii komunikacji Galaxy Watch 6 Classic oferuje sporo, bo obsługuje eSIM-a, Bluetooth 5.3, dwuzakresowe Wi-Fi, mamy GPS-a, mamy też NFC, w tym do płatności zbliżeniowych, no i LTE. Ekran w tym modelu to Super AMOLED w rozmiarze 1,47 cala, czyli odrobinę więcej niż wersja 5 Pro. Kolory są przepięknie nasycone, czerń jest głęboka, a kąty widzenia są po prostu doskonałe. Jasność również jest na zadowalającym poziomie. W najnowszej wersji Samsungowy smartwatch ma maksymalną jasność, która wynosi aż 2000 nitów. Natomiast ja starałem się mieć bardziej przygaszony ekran, aby zaoszczędzić więcej baterii. Więc to jest taki super nowy perk, że masz super jasny wyświetlacz, ale i tak z tego nie korzystaj, bo sobie rozładujesz szybko zegarek. W smartwatchu mamy do wyboru bardzo dużo tarcz, które dodatkowo sobie personalizujemy pod względem wyświetlanych informacji i kolorystyki. Raczej się o tym nie mówi, ale to jaką tarczę wybierzemy ma spory wpływ na pobór energii. Najładniejsza jest ta zielona tarcza, która pojawia się po pierwszej konfiguracji zegarka. Wygląda bardzo atrakcyjnie. Tym bardziej, że symuluje refleksy świetlne przy ruchu nadgarstka. Wygląda to bardzo bajerancko. Możemy się poczuć trochę jak testowiron. Bogactwo część pierwsza, skut! Ale przy włączonym Always On Display może kosztować nas nawet o kilka godzin krótsze działanie zegarka. Czyli zapamiętajcie, fajnie wyglądająca, animująca się tapeta równa się bardzo duży pobór energii. Dlatego ja sobie ustawiłem taką dosyć statyczną, aby zegarek jak najdłużej wytrzymywał. Procesor to wykonany w 5-nanometrowej technologii Exynos W930. A więc wreszcie, po tylu latach Samsung wdrożył jakąś zmianę w podzespołach. Następca w wersji 920 jest o 19% wydajniejszy, plus jest bardziej energooszczędny. Wzrosła też pojemność RAMu, a więc mamy teraz 2 giga, a pamięć wewnętrzna to wciąż w zupełności wystarczające 16 GB. Zegarek działa rzeczywiście odrobinę szybciej od poprzedników, nie potrzebuje też więcej czasu do namysłu, a w zasadzie jedyne problemy jakie miałem to z aplikacją Spotify, która miała problemy z uruchamianiem muzyki z głośnika zegarka zamiast telefonu. Ale to nie jest do końca problem zegarka, tylko po prostu zewnętrznego dostawcy, w tym przypadku Spotify, że mają źle zoptymalizowaną aplikację.
Bateria niestety uległa znacznemu zmniejszeniu, bo jej pojemność spadła z 509 mAh w wersji 5 Pro do 425 mAh i 300 w mniejszej wersji. Przy włączonych wszystkich funkcjach nie ma szansy, aby zegarek działał przez pełne 2 dni i owszem, jest to rozczarowujące, bo wersja 5 Pro potrafiła dobić do 4 dni. Zegarek ładujemy oczywiście za pomocą indukcji i naładowanie od 0 do 100% trwa około 80 minut. Watch 6 Classic ma całą masę czujników do śledzenia parametrów zdrowotnych i będących wsparciem przy treningach. Dzięki nim zegarek mierzy nasz puls, ciśnienie krwi, ale w tym wypadku wciąż co miesiąc musimy dokonać kalibracji z fizycznym ciśnieniomierzem, co jest jak zawsze upierdliwe. Poza tym natlenienie krwi i możemy też zrobić badanie EKG. Nowe zegarki wciąż mają przydatną funkcję pomiaru BMI, czyli analizy składu naszego ciała, ile mamy tłuszczu, a ile mięśni i wody, co jest dosyć kluczowe, jeśli zależy nam na dbaniu o linię, albo po prostu obserwujemy, jak tkwimy w niezdrowym stylu życia, jesteśmy leniwym klocem. Pomiar snu i drzemek wciąż działa bezbłędnie, łącznie z wykrywaniem chrapania. Ulepszono funkcjonalność stref tętna. Mamy 5 spersonalizowanych stref, które są dostosowane do naszej wagi, płci i wydajności. Czyli jeżeli chcemy zrobić trening cardio, to zegarek będzie nas informować w trakcie ćwiczenia, że na przykład musimy przyspieszyć albo zwolnić tempo treningu, aby utrzymać się w celu na przykład beztlenowego spalania kalorii. Mamy też mierzenie temperatury skóry i innych powierzchni, na które nakierujemy czujnik. Co? Na które skierujemy czujnik, ale funkcja mierzenia temperatury ciała ciągle czeka na swoją premierę, bo Samsung musi uporać się z pewną biurokracją. Póki co, i tutaj dzięki za podpowiedź od Kemera, na którego kanał Was zapraszam, można pobrać aplikację ThermoCheck i skorzystać z naszego zegarka jako miernika temperatury różnych powierzchni. Nasz zegarek sam z siebie będzie mierzyć, tak jak mówiłem wcześniej, tylko temperaturę naszej skóry i to podczas snu. I to w sumie tak niewiele nam daje. Jeśli chodzi o mierzenie treningów, to prawie każdy znajdzie coś dla siebie, bo dyscyplin jest kilkadziesiąt, jak widzicie na ekranie, a do tego możemy dodawać własne ćwiczenia. Ogólnie to jest bardziej casualowy, czyli taki na co dzień zegarek, a nie sportowy, ponieważ jeżeli wykonujecie takie ćwiczenia jak na przykład pompki i ogólnie ćwiczenia, gdzie zginacie nadgarstek, to będziecie wciskać boczne przyciski, czyli sobie będziecie zatrzymywać trening, tak jak mi się zdarzyło. Natomiast jeżeli to ma być zegarek do takich sportów jak jazda na rowerze, bieganie i ogólnie ćwiczenia, gdzie mamy usztywniony nadgarstek, to nic takiego się nie stanie. Do bardziej wymagających rzeczy ja bym wybrał wersję 6, zwykłą, bez Classic. Abstrahując już jednak od sportu, to z czego fajnie się korzysta, to nawigacja do celu za pomocą mapy. Znacznie to ułatwia poruszanie się po nieznanym terenie, ale byłoby jeszcze fajniej, gdyby zaciągała się mapa z widokiem satelitarnym. Prowadzenie rozmów przez zegarek działa dobrze, jeśli jesteśmy z dala od telefonu, to możemy odebrać połączenie na zegarku i tylko raz mój rozmówca mnie słabie słyszał, ale to dlatego, że akurat machałem rękoma wyjmując rzeczy ze zmywarki, więc przy zginaniu nadgarstka zasłaniałem mikrofon. Wbudowany głośnik jest wystarczająco głośny, chyba że jesteśmy na zewnątrz, to wtedy lepiej trzymać zegarek bliżej ucha. Po pierwszym uruchomieniu zegarka polecam ściągnąć sobie Gboard dla wygodniejszego pisania wiadomości, ale przede wszystkim do transkrypcji naszej mowy, bo to najłatwiejszy sposób na odpowiadanie na SMS-y czy też wiadomości z innych aplikacji. Co do wyświetlania się obrazków, to niestety najpopularniejszy Messenger będzie tutaj ułomny, ale odsyłam Was do poradnika Kemera w opisie odcinka, który pokaże Wam, jak to obejść. Jeszcze z takich ciekawostek wspomnę Wam o możliwości uruchomienia funkcji, która wykryje nasz upadek, ale nie taki upadek moralny, o Jezu, zeszmaciłem się, jest alarm i wysłanie zdjęć. Tylko chodzi o to, że zegarek wykrywa Wasz upadek, rozbrzmiewa wtedy alarm, jeżeli go nie przerwiemy, to zegarek automatycznie powiadomi jakąś osobę albo zadzwoni na 112 i przekaże informację, że upadłeś. Na pewno przydatną funkcją jest możliwość uzupełnienia swoich danych medycznych, które są przydatne ratownikom podczas udzielania nam pomocy. Dzięki temu wiedzą na przykład, jakiej grupy krew trzeba nam podać, czy też na jakie leki mamy uczulenie i ogólnie jakie mamy schorzenia. Pora na podsumowanie i zaczniemy od zalet smartwatcha Galaxy Watch 6 Classic, a są to elegancki wygląd, wytrzymała obudowa z certyfikatami odporności, fizyczny bezel, świetny ekran, eSIM, szybkie i wygodne zapięcie zegarka, przeważnie precyzyjna lokalizacja GPS, masa pomiarów zdrowotnych, kilkadziesiąt dyscyplin sportowych, oprogramowanie, czyli Wear OS.
A teraz czas na wady, a są to krótki czas pracy na jednym ładowaniu, mało wygodna obudowa przy sportach siłowych, no i cena, która jest wysoka, ale za premium trzeba słono płacić. Cenę możecie sprawdzić klikając w link umieszczony w opisie odcinka. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, a teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta, widzimy się już wkrótce, cześć!